Szanowni Państwo, następnie druk numer 8. Sprawa rozdziału środków na program bezpieczeństwa bezpiecznych Kraków. Przychyliśmy się w całości do propozycji komisji. Propozycja na załączonym druku. Racja przeniesie, bo też bierze w tym udział zespół, że ja nazywam go komisją, przepraszam za przeniesienie. Jest z nami pani Ola, która jest przewodniczącą tego zespołu. Jeśli są jakieś pytania do mnie czy do pani Oli, to proszę zadawać. Co to są warsztaty kuglarskie? Warsztaty kuglarskie są to zajęcia, które pierwszy raz realizowaliśmy w tym roku, skończyły się dużym sukcesem. Znaczy, częściowo się skończyły, częściowo trwają, bo to zależy, o których miejscach już mówimy. Są to zajęcia, które mają na celu wybrać trudną młodzież z gimnazjum głównie poprzez wyznaczenie ich w szkole. Znaczy nauczyciele mają świadomość, która młodzież jest najtrudniejsza, wyznaczają ich i wtedy dla nich są organizowane warsztaty z nauki sztuki kuglarskiej różnej. Jest pan, który ich uczy i to właśnie forma zainteresowania ich czymś innym niż jest to działanie profilaktyczne. Czy są jakieś pytania jeszcze do tej uchwały? Nie. To bardzo dziękuję w takim razie zespołowi za propozycję, która przeszła, przeszła do głosowania bez żadnych pytań o zasadność i możemy poddać pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, proszę podnieść rękę. Dziękuję jednogłośnie, czyli 16 za tym bardziej można pogratulować.